Mają dupy jak z mosiądza, to ułani są z grudziądza. Ta i jeszcze inne żurawiejki możecie zobaczyć w Muzeum Kawalerii w Grudziądzu. A to, co interesuje przede wszystkim wszystkich rekonstruktorów, to te przepiękne, oryginalne mundury, kurtka ułana rotmistrza Jana Czarnockiego z trzeciego pułku ułanów. Zobaczcie te oryginalne, przepiękne guziki. A tutaj, widzicie, mundur letni podporucznika rezerwy. 5. Dywizjon Artylerii Konnej. Mamy też mundur rotmistrza rezerwy 3. Pułku Szwoleżerów. No tu już guziki Grabskiego z Łodzi. No i oczywiście szabla polska. Letni mundur wachmistrza podchorążego rezerwy. Mundur rotmistrza. Mundur starszego wachmistrza 13. Pułku Ułanów Wileńskich z lat 1936-39. O! Ubiór wieczorowy podporucznika 23. Pułku Ułanów. Z tym pięknym pasem, tak, z tą klamrą do munduru wejściowego. Klamrą Amazonek, co niektórzy odpowiadają. A tutaj porucznik 4. Dywizjonu Konnego w ubiorze zimowym. Pas z koalicyjką i podporucznik 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. No, to był początek tej polskiej historii broni pancernej. No, oczywiście mamy bagnety polskie, bagnet Perkun produkowany w, to was zdziwię, w fabryce motorów w Warszawie. Tak? Pamiętamy, że były bagnety radomskie, czyli bagnet Radom. To jest ten z lewej strony, to jest Radomiak i on był produkowany w fabryce broni w Radomiu, która notabene była niemiecka i po traktacie wersalskim z Gdańska została przeniesiona do Radomu. Tu mamy oczywiście też jeszcze pistolet Wis, najsłynniejszy pistolet tamtych czasów. Karabin ćwiczebny. No ale też mamy tutaj 11, co to jest, każdy wie, najsłynniejszy polski nabój do karabinu przeciwpancernego UR. Pozdrawiam was z przepięknego Muzeum Kawalerii w Grudziądzu. No i oczywiście zapraszam was tutaj. Maska pośmiertna marszałka Józefa Piłsudskiego. I najsłynniejszy kawalerzysta przedwojenny Wieniawa Długoszowski. Cześć i chwała marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.